Możliwe, że ten film uratuje komuś życie. Każdy z nas choć raz spotkał się z sytuacją, kiedy ktoś z bliskich lub znajomych okazywał nadmierną uwagę, natarczywość, zbyt silne emocje lub brak akceptacji jakiejkolwiek krytyki czy innego zdania. Czasem wydaje się to zwyczajnym zjawiskiem, ale za nim może kryć się coś więcej i o wiele bardziej złowieszczego. Historia zbrodni, którą poznacie za chwilę, zaszokowała wszystkich i była szeroko relacjonowana. To opowieść o nieudanej miłości, zdradzie, kłótniach, zazdrości i zawiści, które doprowadziły do tragicznych skutków. W tle mamy toksyczne relacje rodzinne, tajemnicze prześladowania i książkę, której wydarzenia zaczęły się spełniać w rzeczywistości. Zdecydowanie obsesja i desperacja odegrały kluczową rolę w tej historii, która przerodziła się w przestępczy spisek i zakończyła straszną tragedią. Możliwe, że wśród bohaterów tej sprawy rozpoznacie nie tylko kogoś z waszego otoczenia, ale także samych siebie. Sprawa Aleksandry Pesic. Aleksandra mieszkała z ojcem i matką na przedmieściach Vancouver w Kanadzie. Jej rodzice wyemigrowali tam z Jugosławii. Dziewczyna miała dość typowe dzieciństwo. Z wesołej, małej dziewczynki wyrosła na wysoką, inteligentną i charyzmatyczną młodą kobietę, potrafiącą oczarować każdego. Nikt nie był zaskoczony, gdy postanowiła wziąć udział w konkursie Miss Piękności Kanada w 1985 roku. Aleksandra wyróżniała się na tle innych dziewczyn. Nigdy nie miała problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, a przyciąganie uwagi mężczyzn przychodziło jej jeszcze łatwiej. Wśród tych, którzy zachwycali się Aleksandrą, było nawet kilku wysoko postawionych urzędników. Mężczyźni zwracali uwagę na królową piękności nie tylko ze względu na jej wygląd, ale również z powodu jej skromnego charakteru i doskonałego poczucia humoru. Aleksandra pracowała jako asystentka stomatologa. Nie było to jej powołaniem ani marzeniem, ale raczej tym, co jej rodzice uznawali za rozsądne. Matka i ojciec uważali, że ten zawód zapewni jej solidne dochody i, co najważniejsze, finansową stabilność. Aleksandra była bardzo blisko ze swoją matką. Zawsze miały dobre relacje. Często razem chodziły na zakupy, codziennie rozmawiały przez telefon, a w weekendy odwiedzały lokalne wystawy i dni otwarte. Pewnego dnia Aleksandra miała problem ze swoim samochodem. Akurat w pobliżu znajdował się warsztat Sema i Jelki Pesic, którzy również byli imigrantami z Jugosławii. Za granicą zawsze miło jest usłyszeć trochę ojczystego języka, spotkać rodaków i może nawiązać nowe znajomości. Decyzja, gdzie oddać samochód do naprawy, była więc oczywista. Gdy Aleksandra przyjechała do warsztatu, pojawił się młody, przystojny mężczyzna, syn właścicieli, Jo Pesic. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Od momentu, gdy młodzi ludzie się spotkali, praktycznie się nie rozstawali. Oboje mieli zamiłowanie do dobrego jedzenia i często odwiedzali najlepsze restauracje w mieście. Jo kochał jeździć na motocyklu i zabierał Aleksandrę na romantyczne przejażdżki. Nie minęło wiele czasu, a już nie wyobrażali sobie życia bez siebie. Ich rodziny również były bardzo szczęśliwe z powodu młodej pary. Jelka była zachwycona, że znalazła wspólny język z dziewczyną swojego syna. Cieszyła się tym bardziej, że syn poślubi jugosłowiańską piękność. Dzielili tę samą kulturę, a dziewczyna pochodziła z rodziny o wartościach podobnych do ich własnych. Rodzicom Aleksandry Jo również się przypodobał.
Widzieli, jak z miłością i szacunkiem traktuje ich córkę. Chłopak regularnie przynosił jej kwiaty lub drobne upominki. Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu związku Jo oświadczył się Aleksandrze, a ona z radością przyjęła jego propozycję. Pomimo krótkiego okresu znajomości, oboje czuli, że łączy ich głębokie uczucie. Wydawało się, że czeka ich długie, szczęśliwe małżeństwo, bo to los ich połączył. Niestety, ta przypadkowa znajomość doprowadzi do zupełnie odwrotnego finału. Wszystko zakończy się nie tak, jak sobie wyobrażali. Po zaręczynach Aleksandra była w siódmym niebie. Jednak jej euforię stale zakłócała przyszła teściowa Jelka, która chciała uczestniczyć w planowaniu wesela bardziej niż było to konieczne. Jelka odrzucała niemal wszystkie propozycje Aleksandry, forsując swoje pomysły. Każda z nich miała własną wizję, co na początku prowadziło do drobnych nieporozumień między nimi. Jelka była bardzo pewna swojej racji. Suknia, którą wybrała dla Aleksandry, podobała jej się o wiele bardziej niż ta, którą wybrała sama panna młoda i nie zamierzała tego ukrywać. Kobiety nie zgadzały się w kwestiach kompozycji kwiatowych, menu, serwetek i dosłownie wszystkiego, co trzeba było wybrać. Przyszła teściowa uważała, że przyszła panna młoda powinna docenić jej opinię oraz wkład jako matki pana młodego w przygotowanie tak doniosłej uroczystości. To jednak bardzo smuciło Aleksandrę, ponieważ miała nieco inną wizję swojego wesela. Jeszcze bardziej martwiło ją to, że Jo wydawał się zupełnie nie przejmować ingerencją swojej matki i ani razu nie stanął w obronie Aleksandry. Chłopak nie mógł nie zauważyć, że Jelka stawia jego przyszłą żonę w trudnej sytuacji, ale udawał, że wszystko jest w porządku i milczał. Aleksandra nie chciała kłócić się z Jelką ani tworzyć problemów w rodzinie. Marzyła o tym, aby wszystko przebiegło spokojnie i w przyjaznej atmosferze. Próbowała rozmawiać z Jo i prosiła go o wsparcie, na co chłopak obiecał, że porozmawia z matką i przekona ją, aby nie wtrącała się w przygotowania. Aleksandra odetchnęła z ulgą, ale słowa Jo nie przyniosły efektu. Jelka nie ustępowała. Doszło do tego, że dziewczyny zaczęły dręczyć myśli, czy w ogóle warto brać udział w tym ślubie i czy nie pospieszyła się, bo przecież małżeństwo to zobowiązanie na całe życie. Na szczęście do akcji wkroczyli jej rodzice, którzy przekonali ją, że być może Jelka jest zbyt podekscytowana faktem, że jej jedyny syn bierze ślub, dlatego wykazuje nadmierną troskę. To nieco uspokoiło Aleksandrę, która ponownie skupiła się na przygotowaniach do ślubu. 11 czerwca 1988 roku Jo i Aleksandra oficjalnie połączyli swoje rodziny. To był naprawdę piękny dzień dla obojga zakochanych, a nawet Jelka zachowywała się godnie, jak przystało na szczęśliwą matkę. Jednak po powrocie z podróży poślubnej Aleksandra uświadomiła sobie, że niestety jej rodzice mylili się co do Jelki. Zachowanie teściowej nie wynikało z emocji związanych z przygotowaniami do wesela. Po ślubie Jelka stała się jeszcze bardziej natarczywa i ingerowała w życie Aleksandry i Jo. Kiedy młodzi złączyli swoje finanse, Aleksandra odkryła, że teściowa miała większy wpływ na ich życie niż wcześniej sądziła. Jo nadal pracował dla swoich rodziców w ich warsztacie samochodowym i otrzymywał od nich instrukcje, jak właściwie wydawać zarobione pieniądze. Okazało się, że rodzice całkowicie kontrolowali jego budżet. Może to miało sens, kiedy Jo był młodym, samotnym mężczyzną, ale teraz, kiedy miał żonę, takie ingerencje powinny się skończyć. Niestety tak się nie stało.
Matka i ojciec byli zbyt zaangażowani w życie swojego syna, a teraz także w życie Aleksandry, ponieważ była jego żoną. Dziewczyna ponownie próbowała porozmawiać z mężem o tym, że czas przeciąć pępowinę i zacząć żyć niezależnie od rodziców. Jo jednak nie widział w tym niczego złego, co jeszcze bardziej zrażało Aleksandrę. Tym bardziej, że rodzice podarowali młodej parze wspaniały prezent. Pieniądze na pierwszą ratę za dom, w którym mieli zamieszkać i wychować swoje dzieci. To byłby piękny gest, gdyby nie jedno ale. Aby otrzymać te pieniądze, młodzi musieli kupić konkretny dom, wybrany przez Sema i Jelkę. Znajdował się on dosłownie na tej samej ulicy, tuż obok domu rodziców Jo. Gdyby jednak postanowili wybrać inne mieszkanie, musieliby kupić je na własny rachunek, opierając się wyłącznie na swoich finansach. To były warunki, które Jelka postawiła przed podarowaniem prezentu. Ostatecznie jednak młodzi zaakceptowali te zasady. Jednak natychmiast przyszło im za to zapłacić. Jelka często odwiedzała dom bez uprzedzenia. Kupowała produkty, wybierała ubrania dla synowej według własnych upodobań, nie zważając na to, że nie pasowały one do stylu Aleksandry. Teściowa chciała aktywnie uczestniczyć w dekorowaniu nowego domu, a swoje lekceważenie dla gustu Aleksandry wyrażała wprost. Mogła bez problemu przestawiać meble, co drażniło synową. Jak w większości rodzin, takie konflikty wpływały na atmosferę między Aleksandrą a Jo. Domowe życie Jo stało się mniej komfortowe. Z kolei w pracy mężczyzna musiał wysłuchiwać skarg matki, która nie mogła zrozumieć, dlaczego Aleksandra źle ją traktuje, skoro stara się tylko pomóc. W końcu Jo miał tego dość i po raz pierwszy stanął po stronie swojej żony. Poprosił matkę, aby nieco się odsunęła i dała im przestrzeń. Przez kilka tygodni nie rozmawiał z Jelką, gdy ta odmawiała respektowania granic, które próbował ustanowić. Jednak z czasem Jo zaczął mieć pretensje również do Aleksandry, bo jego relacje z rodzicami uległy pogorszeniu. Czuł się rozdarty między dwiema najważniejszymi kobietami w swoim życiu. To był pierwszy trudny rok małżeństwa Aleksandry i Jo. Ich miłość i oddanie zostały wystawione na poważną próbę. Ostatecznie udało im się stworzyć pewien dystans między sobą a Jelką. Chociaż kobiety rzadziej się widywały, między nimi nadal było wiele uraz. Pod koniec 1989 roku, półtora roku po ślubie, Aleksandra i Jo ogłosili rodzinie radosną nowinę. Spodziewali się dziecka. Jak można się było spodziewać, w trakcie ciąży pojawiły się momenty, kiedy Jelka przekraczała granice, udzielając nieproszonych rad dotyczących dziecka. Na szczęście nie była już tak natarczywa jak przy planowaniu ślubu, więc Aleksandra była jej za to wdzięczna. Wkrótce na świat przyszedł syn Jo i Aleksandry, Brandon. Oboje zaczęli uczyć się życia jako młodzi rodzice. Po miesiącach długich, bezsennych nocy i bardzo niespokojnych dni związanych z pojawieniem się noworodka, Jo postanowił zorganizować romantyczny wieczór, aby spędzić czas tylko z żoną. Poprosił matkę, aby zajęła się Brandonem. Aleksandra przygotowała kilka butelek mleka i poinformowała Jelkę o harmonogramie karmienia oraz diecie, której skrupulatnie przestrzegali. Jelka powiedziała, że poda wnukowi herbatę z ich ojczystego kraju, aby szybciej zasnął wieczorem. Aleksandra poprosiła ją, aby trzymała się zwykłego planu i ograniczyła do mleka, ponieważ nie wiedziała, jak dziecko zareaguje na tę herbatę, a teraz nie był czas na eksperymenty. Teściowa się zgodziła,
ale była pewna, że wie lepiej, jak zajmować się dziećmi. Jak tylko Aleksandra i Jo wrócili do domu z randki, młoda mama od razu poszła do pokoju dziecięcego, żeby pocałować swojego synka. Jednak dziecko spało tak głęboko, że Aleksandra nie mogła go dobudzić. Wzięła go na ręce, ale nadal nie było żadnej reakcji na jej głos ani dotyk. Brandon oddychał, ale był nieprzytomny. Jego puls był ledwo wyczuwalny. Sytuacja bardzo przestraszyła Aleksandrę. Zabrała dziecko na ostry dyżur, gdzie lekarze go zbadali. Brandon w końcu odzyskał przytomność, ale Aleksandra była wściekła, że Jelka zignorowała jej ostrzeżenia. Po tym incydencie nie chciała już zostawiać synka samego z babcią, co bardzo obraziło matkę Jo. Ojciec dziecka nie rozumiał jej. Aleksandra nie mogła dalej żyć w takiej atmosferze i nie chciała wychowywać Brandona w stresie. Dlatego spakowała swoje rzeczy, zabrała syna i pojechała do swoich rodziców. Postanowiła spotkać się z prawnikiem, żeby złożyć pozew o rozwód, argumentując, że rodzina Peszyczów stanowi zagrożenie dla jej dziecka, ponieważ Jelka napoiła chłopca dziwną herbatą, a Jo nie chciał zrobić niczego, by zapewnić bezpieczeństwo synowi. Gdy Jo otrzymał dokumenty rozwodowe, jego rodzice natychmiast oskarżyli Aleksandrę o to, że celowo wyszła za mąż za członka bogatej rodziny, aby później uciec z częścią ich majątku. Ale w rzeczywistości nie byli aż tak zamożni, a te zarzuty nie miały sensu. Aleksandra kochała Jo i chciała, by to na niego wpłynęło. Jednak w głębi duszy wiedziała, że nigdy nie stanie on przeciwko swoim rodzicom i nie postawi jej ani Brandona na pierwszym miejscu w swoim życiu. Relacje między rodzinami szybko się pogorszyły, a bitwa o opiekę nad dzieckiem stała się zacięta. Para musiała także zmierzyć się z problemami dotyczącymi prawa własności do domu i finansów. Jo kwestionował niemal każde żądanie Aleksandry, a jego matka była przy nim przez cały proces sądowy. Jelka twierdziła, że to ich rodzina wpłaciła większą część zaliczki na zakup domu. To jednak nie pomogło. Ostatecznie Aleksandrze przyznano pełną opiekę nad Brandonem, alimenty na jego utrzymanie oraz prawo własności do domu. W listopadzie 1991 roku rozwód został sfinalizowany. Jelka uznała ten rozwód za największą zdradę wobec swojego syna. Aleksandra po raz pierwszy od 2 lat poczuła się wolna. Jej sytuacja nie była idealna, ale w końcu uwolniła się od ciągłego stresu i niepotrzebnej dramy. Życie wróciło do stanu sprzed jej związku z Jo. Aleksandra kontynuowała pracę w gabinecie stomatologicznym, a weekendy spędzała z matką i przyjaciółmi. Teraz jednak miała przy sobie małego człowieka, który zawsze dodawał jej sił do dalszego działania. Jo także powrócił do swojego dawnego życia. Nadal pracował w warsztacie samochodowym swoich rodziców. Pewnego dnia rozwiedziona Aleksandra otrzymała pocztą kopertę bez zwrotnego adresu. W środku znajdowała się książka pod tytułem Śmierć Cindy James, która opowiadała o śledztwie w sprawie śmierci młodej dziewczyny o imieniu Cindy, która wielokrotnie twierdziła, że jest prześladowana i otrzymuje groźby od nieznanych osób przez kilka miesięcy. Później została znaleziona martwa na podwórku opuszczonego domu ze śladami na szyi. Tajemnicza śmierć dziewczyny była przedmiotem wielu kontrowersji, ponieważ policja nie znalazła żadnych dowodów na przemoc i wielu uważało, że Cindy popełniła samobójstwo. Ta historia miała miejsce w Kanadzie w 1989 roku. Przeglądając książkę,
Aleksandra zauważyła, że niektóre fragmenty były podkreślone. Opisywały one szczegółowo prześladowania, jakich doświadczyła bohaterka książki. Często ktoś dzwonił do niej z nieznanego numeru i milczał, albo szeptał coś niezrozumiałego do słuchawki. Trawnik przed jej domem był pokryty martwymi zwierzętami. Ktoś nawet podpalił jej dom. Dla Aleksandry przekaz tej książki był oczywisty. Pewnego dnia Aleksandra rozmawiała z przyjaciółką w salonie, gdy nagle poczuły zapach dymu i usłyszały trzask dochodzący z zewnątrz. Podbiegły do okna i zobaczyły, że drzewo w ogrodzie Aleksandry płonie. Była to jedna z kilku sytuacji opisanych w książce o Cindy. Aleksandra przestraszyła się i natychmiast wezwała policję. Jednak funkcjonariusze niewiele mogli zrobić bez dowodów, kto dokładnie podpalił drzewo. Potem było już tylko gorzej. Aleksandra miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Zauważyła, że gdziekolwiek by nie poszła, podążał za nią ten sam biały samochód. W historii Cindy był podobny epizod. Raz, gdy Aleksandra spędzała czas ze swoją mamą, zadzwonił telefon. Kiedy podniosła słuchawkę, ktoś poinformował ją, że trumny dla niej i jej matki są już gotowe. Wszystkie te epizody, które przeszły ze stron książki do rzeczywistości, uczyniły Aleksandrę paranoiczką. Opowiadała o tym swojej rodzinie i przyjaciołom, będąc pewna, że za wszystkim stoi Jelka. Wiedziała, że w książce prześladowania doprowadziły bohaterkę do śmierci i naprawdę się bała. Niestety policja nie potrafiła powiązać tych przypadków z rodziną Pesic. Niezadowolona z odpowiedzi policji, Aleksandra postanowiła wynająć prywatnego detektywa, aby śledził jej byłego męża i dostarczył dowody. Doskonale wiedziała, kto mógł zorganizować te prześladowania. Minęło kilka dni. 5 sierpnia 1992 roku o godzinie 18 Aleksandra i jej kolega Curson wychodzili z pracy i kierowali się na parking do samochodu. Curson zajął miejsce na fotelu pasażera. Pochylił się, by położyć sportową torbę na podłodze auta. W tym momencie padł strzał. Instynktownie schylił głowę jeszcze niżej, a potem rozległo się jeszcze kilka strzałów. Potem dało się słyszeć pisk opon, krzyki przechodniów i odgłos oddalającego się samochodu. Wtedy na niego opadło ciało Aleksandry. Głowa kobiety bezwładnie opadła na bok, a jej ubranie było już całe we krwi. Curson wyskoczył z samochodu i pobiegł z powrotem do gabinetu stomatologicznego, aby zadzwonić po pogotowie. Aleksandrę Pesic zabrano do szpitala, ale niestety nie przeżyła odniesionych obrażeń. Kilkukrotnie strzelono jej w głowę. Miała zaledwie 25 lat. Zeznania ponad 30 świadków były zgodne. Było to dwóch ciemnowłosych, białych mężczyzn siedzących w jaskrawo-czerwonym samochodzie. Wcześniej zauważono ich, jak krążyli po okolicy niedługo przed 18. Potem zatrzymali się obok samochodu Aleksandry. Jak tylko młoda kobieta usiadła za kierownicą, rozległy się strzały. Następnie czerwony samochód odjechał z parkingu. Jeden ze świadków zapamiętał numer rejestracyjny. Po sprawdzeniu przez policję okazało się, że samochód został zgłoszony jako skradziony. Po rozmowie z bliskimi Aleksandry, detektywi doszli do oczywistego wniosku. To nie był przypadek. Młoda kobieta była z góry wybraną ofiarą, a wśród potencjalnych podejrzanych na pierwszym miejscu znalazła się rodzina Pesic. Jo potwierdził swoje alibi. Mężczyzna był ze synem Brandonem na basenie kilka kilometrów od miejsca zbrodni.
Miał rachunki z dokładnym czasem, które potwierdzały, że nie mógł znajdować się w czerwonym samochodzie w czasie strzałów. Jednak jego zachowanie, jak na człowieka, który właśnie dowiedział się o śmierci byłej żony, wydawało się bardzo dziwne. Jo był zbyt spokojny i nie okazywał żadnych emocji. Dlatego, pomimo posiadania alibi, policja nie wykluczyła go z listy podejrzanych. Prywatny detektyw kontynuował dochodzenie, zbierając informacje o tym, co wydarzyło się w dniu zasadzki na Aleksandrę. Śledczy obserwował Jo. Mężczyzna odebrał Brandona o 17, aby udać się na basen. Fizycznie nie mógł być obecny na miejscu zbrodni. Jelka z mężem w tym czasie byli w rodzinnym warsztacie samochodowym, więc również ich tam nie było. Te obserwacje dowodziły jedynie, że fizycznie nikt z Pyszyczów nie nacisnął na spust. Jednak to nie zwalniało ich z odpowiedzialności za organizację zamachu. Kiedy Aleksandra początkowo zaniepokoiła się, że ktoś ją śledzi, zgłosiła policji numer rejestracyjny białego samochodu, który ją prześladował. Detektywi sprawdzili ten numer w bazie danych i odkryli, że biały samochód należał do Milana Ninadisia. Skradziony czerwony samochód również został znaleziony w pobliżu McDonalda. Jeden ze świadków zauważył, jak dwóch mężczyzn wysiadło z czerwonego auta, przesiadło się do innego, białego i odjechało. Śledczym udało się odzyskać odcisk palca i znaleźć włos w salonie białego samochodu. Nie pasowały one do znalezionych w czerwonym samochodzie, ponieważ należały do innego drobnego przestępcy o imieniu Lawrence Delorme. Obserwowano tych młodych ludzi przez całą dobę i wkrótce przyniosło to efekty. 5 dni po śmierci Aleksandry Milan podjechał pod dom Pyszyczów, ale nie wszedł do środka, tylko wszedł do samochodu Jelki i ukrył się na tylnym siedzeniu. To wyglądało bardzo podejrzanie, ale policjanci kontynuowali obserwacje. Kilka minut później na ganku domu pojawiła się Jelka. Rozejrzała się na boki, podeszła do swojego samochodu, wsiadła za kierownicę i ostrożnie ruszyła. Zatrzymali się przy centrum handlowym, wysiedli z samochodu osobno i zniknęli w środku, a potem wrócili razem na parking. Policja czekała na nich tuż obok domu Pyszyczów. Kiedy Milana Ninadisia wyciągnięto z samochodu, z kieszeni jego shortów wypadły pieniądze. 30 tysięcy dolarów w gotówce. Jego i Jelkę natychmiast aresztowano pod zarzutem zorganizowania zamachu na Aleksandrę. Podczas przeszukania domu znaleziono kartkę z zapisanym imieniem David Segoviano i jego adresem, a także pistolet i pudełko naboi, w którym brakowało 6 sztuk. Broń pasowała do tej użytej w sprawie, ale analiza DNA na pistolecie nie wykazała zgodności ani z Milanem Ninadisiem, ani z Lawrencem Delormem. Najwyraźniej Delorme był kierowcą, Ninadis dostarczył samochód, a Jelka była szefem. Ale kto był strzelcem w całej sprawie? Osoby o imieniu zapisanym na kartce nie było w domu, ale udało się pobrać próbkę jego DNA i okazało się, że to jego włos znaleziono w samochodzie. Odciski palców na pistolecie również należały do niego. A wszystko to udało się powiązać dzięki dziewczynie Davida. Zgodziła się założyć podsłuch i dzięki temu detektywi zdobyli nagrane przyznanie się do tego, co stało się z Aleksandrą. To były właśnie dowody, których brakowało. Podczas przesłuchiwania sąsiadów, śledczy dowiedzieli się jeszcze więcej obciążających informacji. Jedna kobieta twierdziła, że kilka tygodni wcześniej widziała, jak Jelka podpaliła drzewo na podwórku Aleksandry. Potwierdziła również, że Pyszyczowie mieli książkę Śmierć Cindy James.
Jelka była tak rozczarowana Aleksandrą, że osobiście wydała na nią wyrok. Postanowiła odtworzyć historię Cindy, aby jej synowa dokładnie wiedziała, co ją czeka. Kobieta wynajęła Davida jako strzelca, a Lorenza jako kierowcę. Milan Nenadić był łącznikiem i pomocnikiem Peszyczów. Rozgniewana kobieta chciała, aby Aleksandra pożegnała się z życiem w biały dzień na oczach ludzi. Cała trójka razem z Jelką stanęła przed sądem w 1992 roku. Wszyscy zostali uznani za winnych zbrodni pierwszego stopnia i skazani na najwyższą możliwą karę w Kanadzie – do 25 lat więzienia. Jo i jego ojcu nie postawiono zarzutów, ponieważ nic nie wskazywało na ich udział. Opieką nad dzieckiem Aleksandry, Brandonem, zajęła się jej matka. Jo nawet nie próbował nawiązać kontaktu z synem. Najprawdopodobniej czuł się winny z powodu śmierci byłej żony. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Napiszcie swoje przemyślenia na temat tej sprawy w komentarzach. Nie zapomnijcie również zasubskrybować kanału oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.